4 miesiące, jeszcze 4 miesiące! Pewnie się cieszysz, co? O, jeju, ja... mogłabym się cieszyć, ale właściwie nie wiem, nie zastanawiałam się. No weź, musisz się strasznie cieszyć! No, wiesz, może ja się faktycznie trochę, jakby strasznie się cieszę. Tak, myślałam! Dobra, to... z czego ja się tak cieszę? Z tego, że następna książka o dzielnej do wychodzi dokładnie za 4 miesiące od dzisiaj! Tak, to jest mega ekscytujące. To, jak myślisz, jaką niezwykłą, szaloną przygodę dzielna do przeżyje w swojej nowej książce, he? Czy nareszcie dotrze do fortecy Talokan? Gdzie napotka wrogą armię, która zasypie ją gęstym deszczem zatrutych strzał? I czy wtedy użyje swoich zdolności, inteligencji i odwagi, żeby się przed nimi obronić? Czy jej następna przygoda doprowadzi ją do spotkania twarzą w twarz z potężnym, potwornym Auizotlem? Czy dostchórzy, ucieknie z podwiniętym ogonem? Czy też przypuści na niego atak powietrzny, zdając sobie sprawę, że pomimo różnych przeciwności losu, żadne z jej dotychczasowych wyzwań nie równało się z... Uważaj! Nie jestem pewna, czy ona wytrzyma jeszcze 4 miesiące. 3 miesiące i 20 dni! 3 miesiące i 20 dni! 3 miesiące i 20 dni! Cześć, Twilight! Czy ty też skaczesz z radości, że... Samodzielna, dzielna do. Jak fajnie, że udało ci się do nas wpaść! Właściwie co wy tu wszystkie robicie? Urządziłyśmy sobie świąteczną imprezę! No, a jakie to święto mamy dzisiaj? Światowy Dzień Imprezy bez okazji! Juhu! Ja też nie słyszałam o tym święcie, ale poncz jest bardzo smaczny. Zdradzę wam, że sekretny składnik to... Wielki sekret! Dlaczego ja nic nie wiedziałam o tej imprezce? Słuchaj, osobiście poszłam, żeby cię zaprosić, ale najwyraźniej byłaś ogromnie zajęta czytaniem ostatniej książki o dzielnej do chyba już 12 raz. Tak, ale za 3 miesiące i tylko 20 dni będę mogła przeczytać następną... O, jeszcze nie słyszałaś? Premiera najnowszej książki została przesunięta o 2 miesiące. Jeszcze 2 miesiące? A już tak strasznie długo na nią czekam. Chyba nie wytrzymam kolejnych 2 miesięcy. Nie przeżyję tego. Tak. Istnieje taka możliwość. Podali jakiś powód. Wydawca powiedział, że autorka Aka Jeerling nie skończy pracy nad książką przed upływem 2 miesięcy. Babeczkę? Jak to jest, że ty dowiedziałaś się o tym przede mną? Jestem jej największą fanką. Jestem taką samą fanką jak ty. Tak naprawdę to dzięki mnie dowiedziałaś się o tej serii książek, pamiętasz? O, racja. Aka Jeerling od dawna jest moją ulubioną autorką. Jej biografię mam w małym kopytku. Gdzie dorastała? Gdzie studiowała literaturę? Gdzie napisała pierwszą książkę o dzielnej do? Wiesz, gdzie mieszka? Nie. Ale tego też mogłabym się jakoś dowiedzieć. A co? Nic nie rozumiesz? Nowa książka na pewno się opóźnia, ponieważ ona potrzebuje pomocy z tymi wszystkimi bzdetami, które odciągają ją od tego, żeby spędzała każdą sekundę w ciągu dnia na pisaniu. Żebym ja, to znaczy fani tacy jak ja, mogli jak najszybciej przeczytać nową część. No sama pomyśl, pomogłybyśmy jej robić pranie, robić zakupy, gotować posiłki i tak dalej. Któż nie doceniłby takiej pomocy? Sama nie wiem. Myślę, że najbardziej to jej zależy na tym, żeby móc w spokoju pracować. Zawsze może nam odmówić. A może faktycznie masz rację? Oczywiście, że mam. To postarasz się załatwić ten adres? Teraz rozumiecie, dlaczego zamieszkała w tej odludnej części Equestrii? Jeśli nie po to, żeby nikt nie proszony nie naruszał jej prywatności, powinnyśmy uszanować. Słuchajcie, zauważyłam jej dom. To już super blisko. Tędy. Czekajcie! O nie, co się stało? Prawdopodobnie ktoś już dość mocno naruszył jej prywatność. Kwaśne jabłka! Jej dom został zupełnie zdemolowany! Może i tak! Albo Aka Jeerling jest straszną, niepoprawną, niespotykaną błogodziarą! Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. O nie, a jeśli spotkało ją coś naprawdę strasznego? No właśnie, i nie będzie więcej książek! O, ale oczywiście to ja bardziej martwię się o nią też. Chwileczkę, co wy tu robicie? Aka...
Jerling. Nie zrobiłyśmy tego! Przysięgamy! Jak mogłyście zniszczyć tak mój dom? To naprawdę nie my, pani Jerling. Bardzo się cieszymy, że nic pani nie jest. No dobrze. Przypuszczam, że to nie jest najlepszy moment, ale ja muszę to powiedzieć. My po prostu uwielbiamy pani książki. Świetnie. To może teraz pozwolę sobie zadać pytanie, w czym możemy pomóc, żeby pani jakoś tak szybciej pisała tę nową książkę. Rachciach! Rainbow Dash, musimy pogadać! Aka Jerling daje nam do zrozumienia, że mamy ją zostawić w spokoju. Musimy uszanować jej wolę. Powiedzmy to tym chłopakom! Aka Jerling i dzielna Do to ten sam kucyk. Trzymajcie mnie, to jest normalnie po prostu szok. Ej, weź przestań, wiedziałam o tym od początku. Niesamowite! Własnym oczom nie wierzę. Wielkie dzięki, dzielna Do. Jak się pewnie domyślasz, nasze wcześniejsze poszukiwania tego skarbu były dość bezowocne. To bardzo miło, że go dla nas znalazłaś. Oddaj mi go, Kabaleron! Jestem doktor Kabaleron, jasna? Księga czwarta. Dzielna Do i złodziej marzeń. Chciał, żeby dopuściła go do swoich przygód. Pamiętam, ale odmówiła. Nie mogę w to uwierzyć. Prawdziwa dzielna Do i prawdziwy Kabaleron! Wszystko jest jasne. To Awizotl kazał ci na mnie napaść. Miałeś ukraść ten pierścień dla niego. Wtedy jego władza nad fortecą Talokan trwałaby 8 stuleci, jak głosi przepowiednia. Prawie, ale nie. Zamierzam sprzedać mu ten pierścień, zarobić fortunę i będąc u szczytu sławy, wycofać się z archeologii. Kabaleron, ty głupcze! Skazujesz dolinę na 8 wieków nieprzerwanych upałów! Jedziemy na targ, za koń piorę! Może teraz powinnyśmy jej pomóc? O, racja! Zranili panią? Dam sobie radę. Ona tylko chciała pomóc, pani Do. Dzielna Do nie potrzebuje pomocy. Swoje problemy rozwiązuje sama. Musimy za nią lecieć. Przecież słyszałaś. Powiedziała, że woli działać sama. Uważasz, że mamy tu zostać i nic nie robić? Rozumiecie, co jest grane? Awizotl próbuje przejąć władzę nad Tenochtitlanem od trzeciej księgi. Racja, ale za to w czwartej ona pokonuje Awizotla i sprawuje kontrolę nad amuletem pokuty. Potem wykorzystuje ciemną magię królowej Kocetwola i ochrania twierdzę promienistą tarczą Razdanu. Ale promienista tarcza Razdanu jest podatna na niszczycielskie działanie pierścieni ze Skorczero. Nie wiesz, że pierścienie zostały rozrzucone na 4 strony Tenochtitlanu, co pozbawiło mocy ich czarnoksięskie oddziaływanie? Jednak jest możliwość, że pierścienie zostaną odnalezione i ten, który ukradł Kabaleron, to ostatni pierścień, który odbuduje czarną wieżę i przywróci jej panowanie nad Tenochtitlanem. Czy w ogóle o tym pomyślałaś? Same przyznajcie, że Rainbow Dash ma przekonujące argumenty. Musimy pomóc dzielnej do odzyskać skradziony pierścień, zanim będzie za późno. Ach, w porządku. Ale wygląda na to, że ta sprawa to wielkie, naprawdę bardzo wielkie wyzwanie. Będzie nam potrzebny dokładnie przemyślany plan. Już lecę, dzielna do! To nie jest plan! Szybciej, szybciej, szybciej! Bingo!
Lecę do ciebie, dzielna do! Czeka mnie wspólna przygoda z największą, najdzielniejszą, najfajniejszą bohaterką, jaka w ogóle... No dobrze, może powinnam się zastanowić. To tylko nowa przygoda. Żadne wielkie halo. Opaluj się! Już jest dobrze. Ale jeżeli będę współpracować z dzielną Do... może zgodzi się na jakąś wspólną fotkę? Da mi autograf. Chociaż z drugiej strony to zwykły kucyk, tak jak każdy inny. Ale kucyk, który zatrzymuje całą armię złoczyńców, nie mając nic prócz własnych kopyt, niezłomnej odwagi... Au! To zaczyna boleć. Au! Przestań! O, to tylko ty. Czekaj! Nie odchodź! Rusz głową. Teraz masz szansę, żeby zaimponować jej sprytem i odwagą. Jestem twoją taką wielką fanką. Czekaj, 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 czekaj. Chcę ci pomóc. Słowo daję, że mogę się bardzo przydać, jeżeli tylko dasz mi szansę. Ja działam w pojedynkę. Nie no, serio, weź mnie ze sobą tylko ten raz. W mojej pracy jest wiele sekretów. A ponieważ nie wiem, komu mogę zaufać, to już wolę nie ufać żadnemu kucykowi. Ale to, że nie można ufać niektórym, nie znaczy, że nikt nie jest godny zaufania. Słuchaj, nie mam czasu na dyskusję. Tak samo jak ja, naprzód! Nie wierzę, że w ogóle z nią gadam. Wygląda na to, że postanowili zjeść tu kolację i przespać się, zanim wyruszą jutro rano na targowisko do miasta. O, już rozumiem. Zastawisz na nich zasadzkę, tak jak wtedy w jaskiniach w czwartej księdze? Albo może powtórzysz numer z księgi trzeciej, kiedy powaliłaś trzech łotrów za jednym zamachem? Albo raczej... No dobrze, już nic nie mówię. Tylko popatrzę i ani mru-mru. To... Jakiego podstępu teraz użyjesz? Wow! Dostałem poufną informację, że jesteście w posiadaniu przedmiotu o wyjątkowym znaczeniu, który ewentualnie jest na sprzedaż. O, no cóż, wprawdzie mam już umówionego kupca, ale nie ma go tu, więc myślę, że możemy dobić taku. Cavalero! A Wizotl! Dawaj pierścień! Spokojnie, Rainbow Dash. Nic się nie bój, ona coś wymyśli. Oddaj pierścień, dzielna to! Dawaj mi go, Sara! Słuchaj, a Wizotl, wiesz, że cię kocham. Ale nie dam ci pierścionka, dopóki nie poprosisz mnie o kopytko. To brzmi kusząco, bo grupa moich znajomych chętnie się zajmie twoim kopytkiem. Dawajcie! Radę, dzielna, to otrzymaj się! Dzielna, to mam twój kapelusz. Może ci go rzucić. Dzielna, to! Dzielna, to! Nic się nie martw, dzielna, to! Ja ci zaraz pomogę. Daruj sobie! Dość już dzisiaj napomagałaś! Ale co ja zrobiłam? O, na szczęście nic ci nie jest! Powiedz, boli cię gdzieś? Tak, tutaj. Dzielna to razem z pierścieniem została porwana przez strasznego Awizotla i to wszystko moja wina.
Dasz, jestem pewna, że wcale nie chciałaś, żeby tak się stało. Nieważne. Wracajmy do domu. To nie jest dobry pomysł. Ona właśnie teraz potrzebuje naszej pomocy. Gdyby nie ja, nie miałaby tych wszystkich strasznych kłopotów. Miałaś rację, Twilight. Nie trzeba się było w to mieszać. Słuchaj, nie wszystko jest tak oczywiste, jak się wydaje. W każdej opowieści o Do jest drugie dno. Nie możemy się teraz od niej odwrócić. Ona nie chce mojej pomocy, Twilight. Być może, ale raczej na pewno jej się przyda. Nie, moja bohaterka lepiej poradzi sobie beze mnie. To nie w twoim stylu. Gdzie jest Rainbow Dash, która pomaga każdemu bez mrugnięcia okiem? Albo bez zastanowienia, tak też się zdarza. Ona jest w łapach zbiłów i to przeze mnie, a powinna być w domu. To nic złego, że podziwiasz dzielną Do, ale postawiłaś ją tak wysoko na piedestale, że nawet przestałaś już dostrzegać własną wartość. Ona jest w fortecy, a my tutaj. Nie wybaczyłybyśmy sobie, gdybyśmy nie pobiegły jej na ratunek. Ty również. To jak? Jesteś z nami, czy nie? Poddaj się od razu, Awizotl, albo gorzko tego pożałujesz! O, dzielna Do! Będzie mi bardzo brakowało twoich zabawnych żarcików. A teraz idę rozpocząć ceremonię układania pierścieni, by zapoczątkować erę 800 lat bezlitosnych, niewyobrażalnych upałów! Uratowałabym się sama, wiesz? No, oczywiście, ale pomyślałam, że przyda ci się to. Czy już wspominałam, że ja pracuję sama? Czy już wspominałam, że na twoje szczęście ja nie? Czy jak tam cię zwoł? Szybko połóżcie pierścień! Za nią! Chodź ze mną! Pomóż mi zdjąć te pierścienie. Kiedy usuniemy ten największy krążek na samym dole, wtedy cała forteca się zawali. Ty to zaplanowałaś od początku? Musiałam znaleźć sposób, żeby dostać się do fortecy. Zrobiłaś to specjalnie, ale... Bo ja myślałam... Nie przewidziałam, że ten pierścień będzie taki ciężki. Jednak mała pomoc może się czasem przydać. Ty też mogłabyś machać, nie? Kucyki, uciekajcie! Ta budowla się rozpada! Dzielna Do! Ty mnie jeszcze popamiętasz! Nie poradziłabym sobie bez ciebie, Rainbow Dash.
No to lecę dokończyć książkę. Właśnie przeżyłam fantastyczną przygodę z najbardziej niesamowitym kucykiem. O mało wszystkiego nie zepsułam, bo byłam totalnie zapatrzona w dzielną Do, zapominając o tym, że ja też jestem super. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło i pokazałam Do, jak ważną rzeczą jest to, aby mieć zaufanie do innych. Przesyłka od Aka Yearling. Słodko! Nowa książka tydzień przed tym, zanim ktokolwiek ją przeczyta. Ja nie mogę! Dzielna Do i Pierścień Przeznaczenia.